Kontynuujemy. Anna. Sona 185. Sobota, 3 sierpnia 2013. Tom umówił się na drinka z kumplami z wojska, a Evi śpi. Siedzę w kuchni i mimo upału pozmykałem wszystkie okna i drzwi. Nareszcie przestało padać, ale jest bardzo duszno. Nudzi mi się. Nie mam nic do roboty. Chciałbym pójść na zakupy, wydać na siebie trochę pieniędzy, ale z Evi to beznadziejne. Na nasze złości ja się stresuję, dlatego siedzę w domu. Nie mogę oglądać telewizji ani patrzeć na gazety. Nie chcę o tym czytać, nie chcę widzieć twarzy Megan, nie chcę o tym myśleć. Ale jak tu o niej nie myślę, skoro mieszkamy ledwie 4 domy dalej? Podzwoniłem po znajomych, żeby sprawdzić, czy ktoś nie wpadłby do mnie z dzieckiem, ale wszystkie mają plany. Zadzwoniłem nawet do siostry, jednak jej wizytę trzeba oczywiście zarezerwować, co tam jest tygodniowym wyprzedzeniem. Zresztą powiedziała, że jest zbyt skacowana, żeby siedzieć teraz z Evi. Poczułam wtedy ukłucie straszliwej zazdrości i zatęskniłam za sobotami, kiedy to prawie, nie pamiętając o której wyszliśmy z nocy z klubu, leżeliśmy na sofie, czytając gazety. To naprawdę głupie, bo mam coś, co jest milion razy lepsze i bardzo się poświęciłam, żeby to zdobyć. Teraz muszę tylko tego strzec. Dlatego siedzę w dusznym pokoju, przepraszam, w dusznym domu, próbując nie myśleć o Megan. Próbuję nie myśleć i o Rachel, ale podskakuję, ilekroć widzę za oknem jakiś cień. To nie do zniesienia. Nie mogę również przestać myśleć o tym, że wieczorem w dniu zagięcia Megan była to Rachel. Że włóczyła się po ulicy kompletnie pijana, a potem nagle zniknęła. Tom szukał jej i szukał, ale nie mógł jej znaleźć. Ciągle się zastanawiam, co to biła. Nie ma żadnego związku między nią a Megan. Po tym, jak zobaczyliśmy Rachel przed domem Hipwellów, rozmawiałem z tą policjantką, detektyw Riley, która powiedziała, żeby się nią nie przejmować. Jest ciekawska, te jej słowa. Samotna, trochę zdesperowana, po prostu chce, żeby coś się wokół niej działo. Pewnie ma rację. Ale z drugiej strony pamiętam, jak Rachel tu przyszła i zabrała mi dziecko. Pamiętam przerażenie, jakie mnie ogarnęło, gdy zobaczyłam ją z Evi pod płotem. Pamiętam również ten upiorny, mrożący krew w żyłach uśmieszek, który mi posłała przed domem Hipwellów. Rachel może być niebezpieczna. Detektyw Riley po prostu o tym nie wie. Rachel. Niedziela. 4 sierpnia 2013. Rano. Ten koszmar jest inny. Zrobiłem w nim coś złego, ale nie wiem co. Wiem tylko, że nie można tego naprawić. Wiem, że Tom mnie nienawidzi, nie chce z nim rozmawiać, a że opowiadał o tym wszechobec i wszyscy zwrócili się przeciwko mnie. Starzy znajomi, przyjaciele, nawet moja matka, patrząc na mnie z pogardą, nikt nie chce mnie wysłuchać. Nikt nie pozwala mi powiedzieć, jak bardzo mi przykro. Czuję się strasznie, mam potworne wyrzuty sumienia, nie wiem tylko, co zrobiłem. Budzę się, wiem, że śniło mi się to pod wpływem wspomnień, jakiegoś prastarego grzechu. Teraz nieważne już jakiego. Po tym, jak wysiadam wczoraj z pociągu, przez 15 czy 20 minut stałam przed wejściem na stację. Chciałem sprawdzić, czy nie wysiadł razem ze mną, ten niedodzielec, ale nigdzie go nie było. Denerwowałam się, że może go nie zauważyłam, że gdzieś tam jest i tylko czeka, aż ruszę do domu, a wtedy zacznie mnie śledzić, jak bardzo, jak rozpaczliwie chciałabym pobiec do domu, gdzie czekałby na mnie Tom, albo ktokolwiek inny. Po drodze wpadłam do monopolowego. W mieszkaniu nikogo nie było i poczułam się jak w miejscu, z którego wszyscy się przed chwilą wyprowadzili, jakbym o włos minęła się z Kathy. Ale z listu na blacie dowiaduję się, że pojechała z Damienem na lunch do Henley i wróci dopiero w niedzielę wieczorem. Ogarnął mnie lęk. Chodziłam od pokoju do pokoju, podnosząc rzeczy i odkładając je na miejsce. Coś było nie tak, lecz w końcu zdałam sobie sprawę, że to tylko ja. Wobec tego, ponieważ cisza wciąż dzwoniła mi w uszach, nalałam sobie kieliszek wina, potem drugi. Jeszcze potem zadzwoniłam do Scotta. Od razu włączyła się poczta głosowa, nagranie z innego świata, głos zajętego pewnego siebie mężczyzny z piękną żoną u boku. Kilka minut później spróbowałem jeszcze raz. Ktoś odebrał, lecz się nie odezwał. Halo? Kto mówi? Rachel Watson. Aha. W tle słychać był jakiś hałas, głos kobiety, pewnie jego matki. Dzwonił pan, nie słyszałam. Nie, dzwoniłem? Aha, przez pomyłkę. Miał podenerwowany głos. Nie, przed chwilą położyłem się, to tam dodał i chwilę trwało, zanim zrozumiałem, że nie mówi to do mnie. Bardzo mi przykro. Tak. Mówię spokojnie, bez emocji. Naprawdę. Dziękuję. Chciał pan ze mną porozmawiać? Nie, musiałem pomylić numery.
Tym razem powiedział to z większym przekonaniem. Rozumiem. Czułam, że chcę już skończyć rozmowę. Wiedziałam, że powinnam zostawić go rodzinie Smutkowi. Wiedziałam, ale nie zrobiłam. Zna pana Annę? Anna Watson? Kogo? Żonę pani Biłego? Tak. Nie, to znaczy nie bardzo. Megan opiekowała się jej dzieckiem w zeszłym roku. Dlaczego pani pyta? Nie mam pojęcia, nie wiem. Możemy się spotkać, co o czymś porozmawiać. O czym? Spytał poirytowany. To naprawdę niezbyt dobry moment. Urażono tym sarkazmem, że miał się rozłączyć, dodał. Teraz pełno tu ludzi, może jutro, niech pani wpadnie po południu. Wieczorem. Chyba się zaciął, bo ma krew na policzku i kołnierzyku. Witam mnie skinieniem głowy, staje z boku, gestem ręki zaprasza do środka, ale nic nie mówi. Ma mokre włosy, pachnie mydłem i płynem po goleniu. Zamknięte żaluzje w salonie, zasunięte przeszklone drzwi do ogrodu. W domu jest ciemno i duszno, na kuchennych blatach są plastikowe pojemniki. Wszyscy przynoszą jedzenie, mówi. Wskazuje mi krzesło przy stole, ale tam stoi bezwładnie z opuszczonymi rękami. Chciała pani ze mną o czymś porozmawiać. Jest jak na autopilocie, nie patrzy mi w oczy, sprawia wrażenie pokonanego. Chciałam pana spytać o Annę Watson, o... Sama nie wiem. Jakie łączyły ich stosunki, ją i Megan? Lubiły się? Scott marszy brwi. Kładzie ręce na oparciu stojącego przed nim krzesła. Nie, to znaczy... Nie, żeby się nie lubiły, nie znały się za dobrze. Dlatego nie łączyły ich żadne stosunki. Ramiona opadają mu jeszcze bardziej, jest ogromnie zmęczony. Dlaczego pani pyta? Muszę wyznać mu prawdę. Widziałam ją. Chyba widziałem ją w przejściu pod wiaduktem koło stacji, wieczorem, kiedy zaginęła Megan. Scott lekko kręci głową, próbuje to zrozumieć. Słucham, aha, widziała ją pani i była pani... Gdzie pani była? Tutaj. Szłam zobaczyć się z Tomem. Moim byłem mężem, ale... Zamyka oczy, pociera ręką czoło. Zaraz. Była tu pani i widziała pani Annę Watson? No i wiem, że tu była. Mieszka kilka domów dalej. Na policji znała, że około 7 poszła na stację, a nie pamięta, żeby widziała Megan. Ściska rękami oparcie krzesła i traci cierpliwość. Co właśnie pani chce mi powiedzieć? Piłam. Przyznaję z zaczerwienioną twarzą i znajomym wstydem. Dokładnie pamiętam, ale mam przeczucie. Podnosi rękę. Dość, wystarczy, nie chcę tego słyszeć. Ma pani problemy ze swoim byłym jego żoną? To oczywiste. To nie ma nic wspólnego ze mną, nic wspólnego z Megan, prawda? Chryste, jak pani nie wstyd? Ma pani pojęcie, przy co ja teraz przechodzę? Wie pani, że rano przysłała mnie policja? Opiera się tak mocno, że krzesło może zaraz pęknąć i przygotowuje się na głośny trzask. A pani przychodzi mi tu z tymi bzdurami. Przykło mi, że pieprzała sobie pani życie. A proszę mi wierzyć. Natomiast z moim pani życie to piknik. Dlatego jeśli to wszystko, szybkim ruchem głowy wskazuje drzwi. Wstaje. Czuję się głupio, idiotycznie, jest mi wstyd. Chciałam pomóc. Chciałam. Ale nie może pani, jasne? Nie może mi pani pomóc. Nikt nie może. Moja żona nie żyje. Policja uważa, że ją zabiłem. Podnosi głos na jego policzka, ukazują się czerwone plamy. Myślą, że ją zabiłem. Przecież Kamal Abdik. Krzesło uderzało o ścianę z taką siłą, że odpada jedna noga. Podskakuje ze strachu. Scott znowu puszcza ręce, zaciska pięści. Widzę żyły pod jego skórą. Kamal Abdik, cedzi, nie jest już podejrzanym. Mówi przy zaciśnięte zęby. Bardzo spokojnie widać, że z trudem nad sobą panuje. Czuję bijący od niego gniew. Chcę podejść do drzwi, ale on stoi tak, że nie mogę. Blokuje mi drogę. Zasłania resztkę światła w pokoju. Wie pani, co mi wygaduje? Pyta. Zwracając się, żeby podnieść krzesło. Oczywiście nie wiem. Ale znów zdaję sprawę, że Scott nie mówi do mnie. Powiada przeróżne historyki. Twierdzi, że Megan była nieszczęśliwa, że byłem zazdrosnym i apodyktycznym mężem i... Jak to się mówi? Aha. Znęcałem się nad nią psychicznie. Wypluwa te słowa z odrazą. I że Megan się mnie bała. Ale Kamal. Nie tylko on, ta jej przyjaciółka, Tara, twierdzi, że czasem krała Megan na jej prośbę. Okłamywała mnie, żebym nie wiedział, gdzie Megan jest i co robi. Przestawia krzesło do stołu. Krzesło się przewraca. Robię krok w stronę korytarza, Scott patrzy na mnie. Już mnie skazali, mówi z wykrzywnioną bólem twarzą. Mogło mnie od razu zamknąć. Kopię połamane krzesło, siada na jednym z trzech pozostałych. Waham się, zostać czy wzwiać. Scott znowu zaczyna mówić, ale mówi tak cicho, że ledwo go słyszę. Miała w kieszeni komórkę. Robię krok w jego stronę. Z SMS-em ode mnie. Ostatnią rzeczą, jaką do niej powiedziałem, ostatnią rzeczą, jaką przeczytała, było iść do diabła. Ty zakłamana sokło. Zwiesza głowę. Trzęsą mu się ramiona. Stoję tak blisko, że mogę go dotknąć. Podnoszę drżącą rękę i muskam palcami jego kark. Scott mnie otrąca. Przykro mi. Nie udaję, bo chociaż jestem wstrząśnięta, chociaż trudno mi jest wyobrazić sobie, że mógł tak do niej mówić. Wiem,
że można kogoś kochać, a jednocześnie wyzywać najgorszych w gniewie czy cierpieniu. SMS to za mało, ciągle. Jeśli ma tylko to. Za mało? Im wystarczyło. Scott postuje się ruchem ramienia, zrzuca moją rękę. Obchodzę stół i siadam naprzeciwko niego. Patrzę w moją drugą stronę. Mam motyw. Kiedy odeszła, nie zachowałem się. Nie zareagowałem tak, jak trzeba. Zbyt późno wpadłem w panikę. Zbyt późno nie zadzwoniłem. Śmieję się gorzko. A w tym, jak się do mnie dosiłem, Kamal Abdik dostrzegł wzorzec zachowań agresywnych. Patrzy na mnie dopiero teraz. Dopiero teraz mnie dostrzega. Dopiero teraz pojawia się w nim światło. Nadzieja. Może pani porozmawiać z policją. Powiedzieć im, że to kłamstwo, że Abdik kłamie. A przynajmniej opisać im, jak to wyglądało z pani strony. Powiedzieć, że ją kochałem, że byliśmy szczęśliwi. W mojej piersi narasta panika. Scott myśli, że mogę mu pomóc. Wkłada we mnie nadzieję, a ja mam dla niego tylko kłamstwo, przeklęte kłamstwo. Nie uwierzą mi, mówię swoim głosem. Nie wierzą, jestem niewiarygodnym świadkiem. Cisza nabrzmiewa i wypełnia pokój. Na szybie przeszklone drzwi do ogrodu gniewnie bzyczy mucha. Scott zdrapuje zasniętą krew z policzka. Słyszę chrobot paznokcie na skórze. Odsuwam się od stołu. Nogi krzesła szurają po tarakocie, a on podnosi wzrok. Była tam pani, mówi to. Jakby to, co mówiłem kwadrans temu, dotarło do niego teraz. Była pani Whitney w dniu jej zaginięcia. Krew dudni mi w uszach tak głośno, że prawie go nie słyszę. Kiwam głową. Dlaczego nie powiedziała pani policji? Pyta. Drżą mu mięśnie szczęki. Powiedziałam. Powiedziałam, ale nie miałam. Nic nie widziałam, nic nie pamiętam. Scott wstaje, podchodzi do drzwi i rozsuwa zasłony. Na chwilę oślepia mnie słońce. Scott staje tyłem do mnie i krzyżuje ręce. Była pani pijana, stwierdza rzeczowo, ale musi pani coś pamiętać. Musi pani, dlatego pani tu przychodzi. Zwraca się twarzą do mnie, prawda? Dlatego pani dzwoni. Mówi to w taki sposób, jakby stwierdzał fakt. Nie pyta, nie oskarża, nie teoretyzuje. Widziała pani jego samochód. Niech pani pomyśli. Niebieską Corsę Vauxhall. Opel Corsa. Powinien to też przetłumaczyć, tak szczerze mówiąc. Widziała pani, kręcę głową. Scott, sfrustrowany, wyrzuca do góry ręce. Niech pani zaprzecza, niech pani dobrze pomyśli, co pani widziała. Widziała pani Annę Watson. Ale to nic nie znaczy. Widziała pani, no kogo? Oślepiony przez słońce, szybko mrugam, rozpaczliwie próbując składać fragmenty wspomnień, ale nic nie widzę. Nie widzę nic prawdziwego, użytecznego, nic, co mogłabym ująć w słowa. Kłóciłam się z kimś. A może byłam świadkiem kłótni? Potknęłam się na schodach, na stacji jakiś rudzielec pomógł mi stać. Chyba był dla mnie miły, chociaż teraz się go boję. Wiem, że miała rozbitą głowę, rozcięte usta i sińce na rękach. Chyba pamiętam, że byłam w tym przejściu pod wiaduktem. Było ciemno. Bardzo się bałam, wszystko mi się mieszało. Słyszałam czyjeś głosy, słyszałam, jak ktoś woła Megan. Nie. To było we śnie. Tylko tak sobie wymyślałam. Tak, pamiętam krew. Krew na głowie i na rękach. Pamiętam Annę. Nie pamiętam Toma, ani Kamala, ani Scotta, ani Megan. Scott próbuje mnie i czeka, aż coś powiem, aż rzucę mu okruch pocieszenia, ale ja go nie mam. Ten wieczór, mówi. Ten wieczór jest kluczowy. Siada przy stole, bliżej mnie, tym do okna. Dygocze w gorączce. Na jego czole i dolnej wardze błyszczy pot. Wtedy to się stało. Policja zakłada, że właśnie wtedy nie są, urywa, nie są tego pewni. Ze względu na stan zwłok bierze głęboki oddech, ale uważają, że wtedy, zaraz potem. Znowu jest jak na autopilocie, przemawia do pokoju, nie do mnie. Słucham w milczeniu. No co, placek? No już. Słucham w milczeniu, jak mówi do ściany, że przyczyną śmierci był uraz głowy, liczne pęknięcia czaszki. Że nie była to napaść na tle seksualnym. A w każdym razie nie mogą tego potwierdzić ze względu na jej stan. Fatalny stan zwłok. Gdy wraca do rzeczywistości, do siebie i do mnie, w jego oczach widzę rozpacz i strach. Jeśli coś pani pamięta, mówi, musi mi pani pomóc. Rachel, proszę, niech sobie pani spróbuje to przypomnieć. Wypowiada moje imię i przewraca mi się żołądek. Czuję się paskudnie. W pociągu myślę o tym, co powiedział i zastanawiam się, czy to prawda, czy powód, dla którego nie mogę sobie tego odpuścić, tkwi w mojej głowie, że tkwi tam wiedza, którą spaczliwie chcę wydobyć i przekazać. Wiem, że coś do niego czuję. Coś, czego nie potrafię nazwać i czego nie powinnam czuć. Ale czy chodzi tylko o to? Jeśli rzeczywiście przechowuję coś w głowie, to może ktoś pomoże mi to wydobyć, na przykład psychiatra, terapeuta, ktoś taki, jak Kamal Abdik. Wtorek. 6 sierpnia 2013 rano.
Zobaczmy, mam jeszcze tak kartek. Oj, sporo. Zobaczymy, czy to się w ogóle załaduje, ale idziemy. Prawie nie spałam. Przez całą noc myślałam, rozważając to i analizując, czy to głupie, lekkomyślne, bezsensowne, niebezpieczne. Nie wiem, co robię. Wczoraj rano umówiłam się na wizytę do doktora Kamala Abdika. Zadzwoniłam do poradni i poprosiłam recepcjonistkę, żeby mnie zapisała. Może tylko moja wyobraźnia, ale chyba była zaskoczona. Okazało się, że doktor może przyjąć mnie już dzisiaj, w 4:30. Tak szybko? Z tłukącym się w piersi sercem i słabymi ustami powiedziałam, że dobrze. Jedna sesja kosztuje 75 funtów. 300 funtów od matki rozejdzie się w trymiga. Od kiedy się umówiłam, nie mogę myśleć o niczym innym. Boję się, ale jestem już tak podekscytowana. Nie przeczę, że myśl o spotkaniu z Kamalem jest troszkę elektryzująca, bo wszystko się od niego zaczęło. Wystarczyło, że go ujrzałam i moje życie się zmieniło o 170 stopni. 180. Wypadło z szyn. Kiedy zobaczyłam, jak całuje Megan, wszystko stanęło na głowie. Muszę się z nim zobaczyć. Muszę coś zrobić, ponieważ policja interesuje się tylko Scottem. Wczoraj znowu go przesłuchiwali. Oczywiście nie chcą potwierdzić tego, ale w internecie jest film, na którym wchodzi z matką na posterunek. Miał za mocno ściśnięty krawat. Wyglądał jak ze stryczkiem na szyi. Wszyscy spekulują. W gazetach piszą, że policja jest teraz ostrożniejsza, że nie może sobie pozwolić na kolejne pochopne aresztowanie. Mówi się o nieudolnym śledztwie, o konieczności zmian personalnych. A to, co wygadują Scottie w internecie, jest potworne, obrzydliwe i obłąkane. Są tam screeny przedstawiające jego pierwszy wzruszający apel o powrót żony. A tuż obok zdjęcia szlochających pozornie z rozpaczonych morderców, którzy też występowali w telewizji, użalając się nad losem ukochanych. Potworne i nieludzkie. Modlę się, żeby Scott tego nie zobaczył. Pękłby mu serce. Tak więc może to i głupie, może nierozsądne, ale idę na spotkanie z Kamalem Abdikiem. Ponieważ w przeciwieństwie do wszystkich tych fantastów, ja Scotta widziałam. Był tak blisko, że mogłam go dotknąć i wiem, jaki jest. Wiem, że na pewno nie jest mordercą. Wieczorem. Gdy wchodzę z kodami na peron w Corley, wciąż trzęsą mi się nogi. Trzęsą się tak od wielu godzin, a serce nie chce zwolnić. Pewnie z nadmiaru adrenaliny. Pociąg jest pełny, nie mam szans, żebym usiadła. Corley to nie Houston, więc staję w połowie wagonu. Jest jak w łaźni, spuszczam głowę i próbuję jak najwolniej oddychać. Próbuję określić to, co czuję. Co jest? Euforia, strach, konsternacja i wyrzuty sumienia. Głównie wyrzuty sumienia. Nie było tak, jak się spodziewałem. Zanim dotarłem na miejsce, doprowadziłem się do stanu kompletnego przerażenia. Byłam przekonana, że Abdik spojrzy na mnie i jakimś cudem od razu się domyśli, że wiem, że potraktuje mnie jak zagrożenie. Bałam się, że z czymś wyskoczy i wypowiem imię Megan, że się nie powstrzymam, a potem weszłam do banalnej i nijakiej poczekalni. Zagadałam do recepcjonistki, kobiety w średnim wieku, która prawie na mnie, nie patrząc, spisała moje dane. Usiadłam, wziąłem woga i drżącymi palcami zaczęłam przerzucać kartki, próbując skupić na tym, co mnie czeka, jednocześnie udając, że mi się nudzi, tak jak każdemu pacjentowi. Były tam jeszcze dwie osoby. 20-kilkuletni mężczyzna, który czytał coś w telefonie, oraz starsza kobieta, która wypatrywała się ponuro w swoje stopy i nie podnosiła wzroku, nawet wtedy, gdy recepcjonistka wyczytała jej nazwisko. Po prostu wstała i powłócząc nogami poszła, wiedziała, dokąd idzie. Czekałem 5 minut, czekałem 10. Miałem coraz płytszy oddech. W poczekalni było ciepło i duszno. Odnosiłem wrażenie, że nie potrafię wpompować do płuc wystarczającej ilości tlenu. Bałam się, że zemdleję. Wtedy otworzyły się drzwi. Wyszedł jakiś mężczyzna. I zanim zdążyłam się mu przyjrzeć, wiedziałam, że to on. Tak jak wiedziałam, że to nie był Scott. Zobaczyłam go pierwszy raz. Był tylko sunącym w jej stronę cieniem. Wrażeniem smukłości, płynnego, powolnego ruchu. Wyciąga do mnie rękę. Panie Watson? Spojrzałem mu w oczy i po plecach przeszedł mi prąd. Podałam mu swoją. Miała ciepłą, suchą, dużą dłoń. Tak dużą, że moja całkowicie w niej zniknęła. Zapraszam. Rzucił, dając mi do zrozumienia, że powinnam się za nim pójść. Więc poszłam. Chociaż w całą drogę było mi niedobrze i kręciło mi się w głowie. Szłam po jej śladach, bo ona też tu była. Siedziała naprzeciwko niego na krześle, który mi wskazał, a on pewnie tak samo złożył ręce pod podbródkiem, tak samo skinął głową i zapytał. Dobrze. O czym chciałaby pani dzisiaj porozmawiać?
Wszystko w nim było takie ciepłe. Ręka, którą uścisnął moją. Oczy, ton głosu. Sondowałem jego twarz w poszukiwaniu jakichś wskazówek, zdradliwych oznak tego, że jest bezwzględną bestią, która strzaskała głowę Megan. Próbowałem w nim dostrzec choćby cień straumatyzowanego uchodźcy, który stracił rodzinę. Nie dostrzegłem niczego i na chwilę się zapomniałam. Zapomniałam, że powinnam się go bać. Siedziałem tam, czując, że już nie panikuję. Z trudem przełknęłam ślinę. Spróbowałam przypomnieć sobie, co miałam powiedzieć. I to powiedziałam, że od 4 lat miałam problem z alkoholem. I przez picie rozpadło się moje małżeństwo. Raz straciłam pracę, że co oczywiste, tracę zdrowie i boję się, że mogę stracić zmysły. Zapominam, mówiłam. Urywa mi się film i nie pamiętam, gdzie byłam, a nic robiłam. Czasem zastanawiam się, czy zrobiłam coś, powiedziałam coś strasznego i nie mogę sobie przypomnieć. A jeśli dowiem się od kogoś, co zrobiłam, mam wrażenie, że to zupełnie do mnie nie pasuje. Jakbym to nie była ja. Trudno jest czuć się odpowiedzialnym za coś, czego się nie pamięta. Dlatego nigdy potem nie mam wyrzutów sumienia. To znaczy mam, ale za małe. Bo to, co zrobiłam, jest to jakby poza mną. Jakby nie należało do mnie. Cała ta prawda wylała się ze mnie w ciągu pierwszych kilku minut spotkania. Byłam gotowa, czekałam, żeby ją komuś wyznać. Ale to nie powinien być on. Słuchał, patrząc na mnie czystymi, bursztynowymi oczami, nieruchomo i ze złożonymi rękami. Nie rozglądał się, ani nie robił notatek, po prostu słuchał. W końcu skinął głową i spytał. Chce pani wziąć na siebie odpowiedzialność za to, co pani zrobiła, ale z pani trudno obwiniać się za coś, czego pani pamięta, tak? Tak właśnie. W jaki sposób przyjmujemy na siebie odpowiedzialność? Można przeprosić. Nawet jeśli nie pamięta się swojego występku, to wcale nie znaczy, że prosiny i kryjące się za nim uczucia nie są szczere. Ale ja chcę to poczuć. Chcę czuć się gorzej. Dziwnie to brzmi, ale myślę o tym przez cały czas. Tak, czuję się za dobrze. Wiem, za co jestem odpowiedzialna. Wiem o wszystkich tych okropnych rzeczach, które robiłam, chociaż nie pamiętam szczegółów. Niemniej czuję się od nich oderwana. Jakbym stała krok dalej. Uważa pani, że powinna czuć się gorzej, niż pani się czuje? Że popełnia pani błędy, po których nie czuje się pani wystarczająco źle? Tak. Kamal pokręcił głową. Rachel, rozpadło się pani małżeństwo, straciła pani pracę. Nie sądzi pani, że to wystarczająca kara? Teraz ja z kolei pokręciła głową. Kamal odchylił się lekko do tyłu. Może by zbyt surowo pani siebie ocenia? Nie. W porządku, dobrze. Możemy cofnąć trochę w czasie? Do chwili, kiedy zaczęły te problemy. Wspomniała pani, że było to 4 lata temu. Może pani o tym opowiedzieć? Nie chciałam. Owszem, jego ciepły głos i łagodne oczy zwiodły mnie, ale nie do końca. Nie byłam aż tak beznadziejna. Nie zamierzałam wyznać mu całej prawdy, tego, że za bardzo pragnąłem dziecka. Powiedziałam, że moje małżeństwo się rozpadło, że wpadłam w depresję i że zawsze lubiłam wypić. Tylko tym razem wszystko wymknęło się spod kontroli. Rozpadło się. To znaczy, że dusza pani od męża. On od pani, czy postanowiliście się po prostu rozstać? Mąż miał romans. Poznał inną kobietę, się zakochał. Kamal patrzył na mnie, czekając na ciąg dalszy. Ale to nie była jego wina, bo wina była moja. Dlaczego pani to uważa? Bo zacząłem pić. Zanim. A więc romans męża nie był zapalnikiem. Nie. Zacząłem pić wcześniej. I to ode mnie go odepchnęło. Dlatego przestał. Kamal czekał, nie ponaglał mnie. Po prostu wisiedział, czekając, aż wypowiem te słowa. Dlatego przestał mnie kochać. Dokończyłam. Mam do siebie żal za to, że przy nim płakałam. Nie rozumiem, dlaczego nie potrafiłam lepiej się pilnować. Nie powinnam była mówić mu prawdy. Powinnam była przyjść z kompletnie zmyślonymi problemami, w czyjejś masce. Mam do siebie żal za to, że patrzyłam na niego i przez chwilę wierzyłam, że mi współczuje, bo patrzył na mnie tak, jakby naprawdę współczuł. Nie żałował, tylko rozumiał, jakby chciał pomóc. Dobrze, zatem zaczęła pani pić przed rozpadem małżeństwa. Czy potrafi pani wskazać powód? Nie każdy może. Niektórzy wpadają po prostu w depresję albo uzależnienie. Czy w pani przypadku istniała konkretna przyczyna? Na przykład żałoba albo bolesna strata? Pokręciłam głową i wzruszam ramionami. Nie zamierzałam o tego mówić. Nic. Nie, nic mu nie powiem. Kamal czekał kilka sekund, zerknął na zegar na biurku. Może podejmiemy ten wątek następnym razem. Uśmiechnął się wtedy i mnie zmroziło. Wszystko w nim jest ciepłe. Ręce, oczy, głos. Wszystko oprócz uśmiechu. Gdy obdarza zęby, widać w nim mordercę. Znowu podskoczył mi puls. Znowu ścisnął mnie w żołądku. Wyszłam z gabinetu, nie podając mu ręki. Nie mogłabym go dotknąć. Nawet budziłbym mnie wstręt.
Wszystko rozumiem, naprawdę. Wiem, co widziała w nim Megan, a widziała nie tylko to, że jest uderzająco przystojny. Jest również spokojny i opanowany, bije od niego cierpliwość i dobroć. Ktoś niewinny, ufny, po prostu niezrównoważony mógłby dać się temu zwieść. Mógłby nie dostrzec, że to wilk w owczej skórze. Dobrze to rozumiem. Mamił mnie prawie godzinę, otworzyłem się przed nim, zapomniałem, kim jest. Zadziałem Scotta, zadziałem Megan i mam wyrzuty sumienia. Ale najgorsze jest to, że chcę tam wrócić. Środa, 7 sierpnia 2013, rano. Znowu miałem ten sen, w którym zrobiłem coś złego i wszyscy się ode mnie odwracają, biorąc stronę Toma, którym nie mogę niczego wyjaśnić, nawet przeprosić, bo nie wiem za co. Luz między snem a jawą, myślę prawdziwej kłótni, do której doszło dawno temu, to już 4 lata. Po tym, jak zawiodła nasza pierwsza, jedyna próba zapłodnienia in vitro, a ja chciałem spróbować jeszcze raz. Tom powiedział, że nie mam pieniędzy i wcale tego nie kwestionowałam. Wiedziałem, że nie mamy. Dom był obciążony dużą hipoteką. Spłacaliśmy dług, konsekwencje nieustannego, nieudanego interesu, do którego namówił go ojciec. Po prostu się z tym pogodziłam. Miałem nadzieję, że kiedyś zdobędziemy pieniądze, a tymczasem musiałem powstrzymywać gorące łzy, które napływały mi do oczu. Ilekroć zobaczyłam kobietę w ciąży, ilekroć ktoś przekazywał mi radosną nowinę. Parę miesięcy po nieudanej próbie zapłodnienia oznajmił, że wybiera się na wycieczkę do Vegas. Na 4 dni. Na wielki mecz bokserski, żeby spuścić trochę pary. Tylko on i 2 starych kumpli, których nie znałam. Wycieczka kosztowała fortunę. Wiem, bo widziałem potwierdzenie rezerwacji biletu na samolot w jego skrzynce mailowej. Nie mam pojęcia, ile kosztowały bilety na mecz, ale na pewno nie były tanie. Nie wystarczyłoby na in vitro, ale mieliśmy przynajmniej coś na początek. Okropnie się o to pokłóciliśmy. Nie pamiętam szczegółów, bo przez całe popołudnie piłem dla kurażu. Kiedy się napiłam, było strasznie. Pamiętam ten chłód następnego dnia. To, że długo nie chciał o tym rozmawiać. Pamiętam, jak beznamiętnym, pełnym zawodu głosem wypominał mi, co robiłam i mówiłam. Jak mi wyrzucał, że roztrzaskałam nasze ślubne zdjęcie. Zmyślałam go do egoistów, nazywałam go beznadziejnym mężem i nieudacznikiem. Pamiętam, jak bardzo się wtedy nienawidziłam. Oczywiście nie powinna była tego mówić, ale teraz dochodzę do wniosku, że wściekam się nie bez powodu. Miałem święte prawo wpaść w gniew, prawda? Staraliśmy się odzyskać dziecko. Czy nie wypadało się poświęcić? Obcięłabym sobie rękę, żeby tylko zajść w ciążę i urodzić. Nie mógł odpuścić sobie tego w weekend Vegas? Leżę w łóżku, wspominając, potem wstaję i postanawiam pójść na spacer. Bo jeśli czegoś nie robię, znowu mnie najdzie i wyskoczy do sklepu. Nie piję od niedzieli, czuję się, że tęsknota za miłym szumem w głowie i pragnienie uwolnienia się od własnych myśli zderzają się we mnie z poczuciem, że coś osiągnęłam i szkoda by było tego odrzucić. By było to odrzucić. Ashbury nie jest dobrym miejscem na spacery. To po prostu sklepy i przedmieścia. Nie ma tu nawet porządnego parku. Idę przez środek miasta, co nie jest takie złe. Kiedy jest pusto, cała sztuczka polega na tym, żeby mówić sobie, że dokąd się idzie, wybrać miejsce i już. Ja wybieram kościół na końcu Pleasant Road, mniej więcej 3 km od domu Kathy. Chodziłem tam na spotkania AA. Tego bliższego unikałem, żeby nie wpaść na kogoś, kogo mogłem zobaczyć na ulicy, supermarkecie czy pociągu. Kiedy dochodzę do kościoła, zwracam i zdecydowanym krokiem idę do domu, jak kobieta, która ma coś do zrobienia. Ma dokąd iść, jak ktoś normalny. Obserwuję mijanych po drodze ludzi, którzy do 2 biegaczy z plecykami trenującymi do maratonu, młodą kobietę w czarnej spódnicy i białych adidasach. Jedzie do pracy ze szpilkami w torbie. I zastanawiam się, co ukrywają. Ruszają się, żeby przestać pić. Biegną, żeby znieruchomieć. Myślą o poznanym wczoraj mordercy, tylko zamierzają ponownie odwiedzić. Jestem nienormalna. Widzę to niedaleko domu. Jestem pogrążona w myślach. Zastanawiam się, co te spotkania z Kamalem mają mi niby dać. Czy naprawdę chcę przeszukać jego szuflady, kiedy wyjdzie z pokoju? Sprowokować go do powiedzenia czegoś, co go zdradzi? Zwabić go na niebezpieczne wody? Istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest znacznie bystrzejszy ode mnie, że przejrzy moje zamiary. Przecież dobrze wie, że jego nazwisko pojawiło się w gazetach. Zdaje sobie sprawę, że ktoś może chcieć napisać o nim coś więcej, coś z niego wyciągnąć. Myślę o tym ze spuszczoną głową i wbitymi w chodnik oczami, mijając Londys, miejscowy sklepik. Jest po prawej stronie, próbuję tam nie patrzeć w obawie, że znowu mnie pokusi. Lecz kątem oka dostrzegam jej imię. Podnoszę wzrok i widzę wielkie litery.
nagłówek jakiegoś blokowca. Czy Meghan była dzieciobójczynią? Koniec rozdziału. Następny będzie Anna, strona 204.